Nie pozwolimy żeby jeden temat, który kiedyś nas bardzo interesował, teraz już w ogóle prawie nie jest obecny w polskich mediach, zanikł całkowicie. Przy telefonie Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk, komentator, znawca spraw Europy Wschodniej. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo? Słyszałem. Halo? O, dzień dobry. Tak, właśnie tego się spodziewałem. To jest właściwa odpowiedź na słowo dzień dobry. A teraz będzie pytanie. Oczywiście ten temat, o którym nie możemy zapomnieć, to Białoruś, bo Białoruśni ciągle walczą o suwerenność, o wolność, o niepodległość, o samostanowienie. Żeby była jasność, czym się różnią protesty na Białorusi od protestu strajku kobiet, które mają wektor, zdaje się, dokładnie przeciwny, bo właśnie nie są za niepodległością, ani suwerennością, a raczej za podległością i wyzuciem się z demokracji. No dobrze, tyle słowo mojego wstępu, które jakoś czułem się w obowiązku wypowiedzieć, a wracając do tematu Białorusi. Wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji w Mińsku, potem deklaracja, nie pierwsza w tym duchu, prezydenta Aleksandra Łukaszenki, że odejdzie, kiedy będzie nowa konstytucja. Jak to wszystko analizować i jak już z perspektywy kilku dni oceniać tą wizytę pana ministra Ławrowa na Białorusi? Znaczy, z pewnością ta wizyta miała być takim przypomnieniem Łukaszence o zobowiązaniach, jakie miał podjąć w Soczi jeszcze we wrześniu podczas spotkania z Władimirem Putinem. Oczywiście nie znamy dokładnie tych ustaleń, które wówczas zapadły. Wiemy, że szczególnie po tym spotkaniu Rosja udzieliła jednoznacznego poparcia Łukaszence. Co do końca tak naprawdę w zamian Łukaszenka obiecał, no oczywiście nie wiemy. Natomiast to, że Ławrow przyleciał do Mińska i podczas rozmowy z Łukaszenką przypominał o tym spotkaniu w Soczi, no to może sugerować, że Łukaszenka nie wywiązuje się z pewnych zobowiązań, które przyjął podczas rozmowy z Władimirem Putinem. Oczywiście można się domyślać, że chodzi o to, by przynajmniej w jakimś takim dłuższej perspektywie jednak doprowadził do pewnych zmian na Białorusi, być może nawet oddał władzę, oddał rządy lub przynajmniej, żeby ustąpił ze stanowiska prezydenta, zachowując nawet nieformalnie wpływy na to, co się dzieje w ogóle w państwie, trochę tak na wzór Kazachstanu. W każdym bądź razie to pokazuje, że jeśli mówimy teraz o tych relacjach Mińska z Moskwą, to tak troszkę to tak wygląda jak w tym znanym powiedzeniu: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, bo tutaj tak naprawdę Putin, decydując się na wsparcie Łukaszenki w tym takim newralgicznym momencie, no z jednej strony pewnie osiągnął jakieś tam swoje cele, uniknął jakiejś katastrofy, powiedzmy, bo taką katastrofą byłoby zwycięstwo ulicznej rewolucji w kolejnym postsowieckim kraju, natomiast jednocześnie stał się troszkę zakładnikiem Łukaszenki. No, jeśli mówimy o Łukaszence, że jest teraz zakładnikiem Moskwy bardziej niż kiedykolwiek, jest uzależniony od Moskwy pod względem informacyjnym, chociażby politycznym czy militarnym i ekonomicznym, to tak naprawdę to działa w obie strony, bo Putin, decydując się na poparcie Łukaszenki wtedy, troszkę sobie też ogranicza pole manewru, bo nie może teraz tak z dnia na dzień Łukaszenki porzucić, choćby dlatego, że nie ma w tym momencie alternatywy dla Łukaszenki. A z drugiej strony, im dłużej Moskwa będzie popierała obecny reżim na Białorusi, tym bardziej będzie wśród Białorusinów, w opinii Białorusinów traciła. Ja tutaj przypomnę tylko takie badania, które opublikowano niedawno na Białorusi. W sumie tak naprawdę one były realizowane przez taką pracownię, którą się uważa za jedyną tak naprawdę niezależną, jedyną, która realizuje niezależne sondaże na Białorusi. No i wynika z niej, że w porównaniu chociażby z wrześniem, to już pod koniec listopada poparcie dla sojuszu z Rosją wśród Białorusinów
spadła aż o 11 punktów procentowych, czyli z ponad 50% do 40%, a jednocześnie wzrosło poparcie dla zbliżenia z Unią Europejską z około tak 25-26% do 33%, czyli do 1/3. Jeśli ta sytuacja, którą mamy obecnie, ona się będzie utrzymywała przez kolejne miesiące, a wiele na to wskazuje, co najmniej do wiosny, no to ja się nie zdziwię, kiedy w marcu, w kwietniu, gdy Białorusini wyjdą na ulicę znów w dużo większej liczbie niż zapewne teraz przez te zimowe miesiące, no to wówczas może się okazać, że jednak nawet większość Białorusinów opowiada się za takim kierunkiem zachodnim, a nie rosyjskim w polityce ich państwa. To trochę widać w migracjach młodych Białorusinów. Jeszcze dekadę temu, 15 lat temu, takim symbolem sukcesu rozwoju kariery był wyjazd do Moskwy dla młodego Białorusina i tam zdobywanie uznania, bogactwa i prestiżu. Obecnie już mało kto do Moskwy jeździ. Raczej symbolem dobrej kariery jest kariera w Polsce, czy dalej na zachód, w Unii Europejskiej. Oczywiście w wielkiej korporacji najlepiej, ale wektor jest inny, przynajmniej tak to pokazują badania, do których ja miałem dostęp, to do polityki czy wyborów migracyjnych młodych Białorusinów. Jeden element dyskusji, ale z drugiej strony Aleksander Łukaszenko często dawał takie sygnały, że kiedyś przyjmie jakąś nową konstytucję i odejdzie, że przecież nie będzie rządził wiecznie, że młodszy się nie staje, że rozumie i biologię i wszystkie inne uwarunkowania i że kiedyś będzie musiał odejść, więc być może jest tak, że on też pojmuje to, że ten moment odejścia po kiedyś, a może w tej chwili właśnie następuje i przygotowuje po pierwsze sobie miękkie lądowanie, a po drugie także miękkie lądowanie całej swojej ekipie w postaci jakiegoś nowego Łukaszenki, który będzie bardziej sprawny dla protestujących i dla społeczności, i dla społeczeństwa białoruskiego, i dla społeczności międzynarodowej, a z drugiej strony zachowa i wpływy Łukaszenki, i wpływy, co może ważniejsze, Moskwy. No tak, no to jest tak naprawdę wynika z tego, że zarówno Łukaszenka, jak i Putin, Moskwa, no oni wciąż społeczeństwo białoruskie traktują przedmiotowo. Jeszcze chyba wydaje mi się, że no nie wyciągnęli pewnych wniosków z tego, co się tam dzieje w ostatnich miesiącach. I oczywiście wiemy, że Łukaszenka jest coraz starszy, że jednak będzie musiał w końcu władzę oddać. I no to jest kwestia tylko ustalenia, kiedy i na jakich zasadach. Oczywiście tutaj w interesie Moskwy jest utrzymanie Białorusi w swojej strefie wpływu, więc to już wielokrotnie mówiłem, no takim najbardziej chyba pożądanym scenariuszem z punktu widzenia Kremla jest taka niby pokojowa transformacja. Tutaj akurat to ma się odbyć, to już wiemy, pod pozorem tak zwanej reformy konstytucyjnej. I w ramach tej, powiedzmy, transformacji Łukaszenka formalnie oddaje władzę. Natomiast oczywiście ten obóz prorosyjski zachowuje kontrolę nad Białorusią. No, zakładając na przykład, że tutaj ten ustrój zostanie zmieniony i Białoruś przestanie być republiką prezydencką, a ten ciężar władzy zostanie przeniesiony z Pałacu Prezydenckiego chociażby do parlamentu, do rządu, no to oczywiście tutaj w interesie przede wszystkim Rosji jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza parlamentarnego jednej, dwóch czy trzech partii. Oczywiście może być tak, że będzie jedna, powiedzmy, chadecka, inna będzie taka socjalizująca. No w każdym razie najważniejsze jest to, żeby wszystkie były prorosyjskie. No i wówczas sformuje się koalicję, która powoła rząd. Z jednej strony będzie można powiedzieć, zwłaszcza Zachodowi, że oto na Białorusi dyktator został odsunięty od władzy, że oto na Białorusi mamy reformę i demokratyzację państwa, a z drugiej strony oczywiście tutaj ta kontrola Moskwy nad tym państwem zostanie utrzymana. Więc wydaje mi się, że to jest taki najbardziej pożądany z punktu widzenia Kremla scenariusz. Natomiast oczywiście mimo wszystko Łukaszence do tego spieszyć się nie będzie. I póki co widać, że tutaj robi on wszystko, żeby ta opozycja prorosyjska nie rosła w siłę. Dla mnie takim, też od dawna to twierdziłem, takim
Wyznacznikiem tego, czy Łukaszenka zaczyna ustępować wyraźnie i faktycznie pod naciskami, pod presją Kremla, czy nie, no to jest, że tak powiem, los tych więźniów, przede wszystkim Babaryki, ale też Cichanouskiego, którzy trafili do aresztu KGB. Na razie niewiele wskazuje na to, żeby oni mieli na przykład wyjść na wolność, czy mieliby być rehabilitowani. Więc tutaj póki co nie widzimy jeszcze procesu tworzenia takiej opozycji, ale takiej opozycji, że tak powiem, konstruktywnej, która miałaby być partnerem dla reżimu w rozmowach o tej reformie konstytucyjnej. I zapewne w przyszłości z tych rozmów miałby się wyłonić taki nowy model państwowości białoruskiej, rządów na Białorusi, który by odpowiadał z jednej strony interesom rosyjskim, a z drugiej strony byłby akceptowalny dla Zachodu, który mógłby wówczas Paryż czy Berlin powiedzieć, że odsunęliście od władzy tego dyktatora Łukaszenkę, jest powiedzmy demokracja, więc jest wszystko w najlepszym porządku. Z drugiej strony media informowały o możliwym spotkaniu Swietłany Cichanouskiej z przedstawicielami władz rosyjskich, ba, mówiono nawet o spotkaniu na szczycie z Władimirem Putinem, chociaż wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Taki wariant, że nagle Swietłana Cichanouska dostaje albo negocjuje i to skutecznie negocjuje możliwość tego, aby to jednak Rosja czy Kreml zgodziło się na to, że to Cichanouska zostanie przywódcą, czy prezydentem, czy tymczasowym prezydentem Białorusi. Znaczy, moim zdaniem to jest absolutnie wykluczone. To już moment, w którym została zmuszona do wyjazdu, do emigracji na Litwę, jej później wystąpienia na różnych forach tutaj, powiedzmy, zachodnich, to powoduje, że ona, jeśli mówimy o takim scenariuszu transformacji na Białorusi, takim scenariuszu, który sobie, powiedzmy, wymarzyłby Kreml, to Cichanouska tutaj absolutnie nie pasuje. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Putin miał z nią rozmawiać, żeby ona miała tutaj być jakimś tymczasowym przywódcą Białorusi. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru miesięcy, nawet nie mówię tutaj o tym, co mówił Łukaszenka, czy propaganda reżimu białoruskiego, ale też o tym, co mówiły media rosyjskie i przedstawiciele państwa rosyjskiego na najwyższym szczeblu, powodują, że Cichanouska jest to absolutnie już, że tak powiem, spalona. No ja powtórzę, że tą opozycją, powiedzmy, która miałaby ewentualnie rozmawiać z Łukaszenką i te rozmowy miałyby błogosławieństwo Kremla, to jest ta opozycja, która właśnie w tym momencie jej liderzy siedzą w KGB-owskim areszcie w Mińsku. Więc tutaj widać zresztą dążenie zarówno aparatu propagandowego białoruskiego, jak i rosyjskiego do takich prób dzielenia tej opozycji, tych przeciwników Łukaszenki na tych awanturników, których opłaca CIA, Polska, Litwa i tak dalej, którzy siedzą już na emigracji zachodniej. Zresztą dodam, że to nie jest przypadek, że większość tych członków Rady Koordynacyjnej zmuszono do emigracji właśnie do krajów Unii Europejskiej. A z drugiej strony właśnie, mówię o tym podziale, mielibyśmy taką opozycję konstruktywną, no, z którą można jednak rozmawiać. I ja myślę, że ja bym prędzej szukał tych przyszłych rozmówców Łukaszenki, popieranych, powiedzmy, przez Moskwę, właśnie raczej już nie w Wilnie, nie w Warszawie, ale raczej tam wciąż jeszcze na Białorusi. I to często w aresztach, bo żeby ty trochę być cynicznym w naszej rozmowie, to taki dyplom więźnia politycznego dla nominata Kremla, no to jest bardzo ważny dokument, który bardzo ułatwia rozmowy na Zachodzie. No tak, no zresztą pamiętajmy też o przeszłości, czy Babaryki, czy tych innych liderów opozycji, którzy teraz siedzą w więzieniu, no to nie byli, powiedzmy, politycy czy działacze szczególnie szarmujący jakimiś prozachodnimi hasłami. Oni są nie mniej prorosyjski niż Łukaszenka, no powiedzmy sobie to szczerze. No to jest... Więc z punktu widzenia Kremla to jest idealne rozwiązanie.
Zresztą rzeczywiście te protesty od tego się rozpoczęły i tym trochę się różniły od poprzedniej, od rewolucji dżinsowej chociażby, że w ogóle kwestia relacji białorusko-rosyjskich nie była podnoszona, ale samo wystawianie biało-czerwono-białych flag, flag historycznych w kontrze do flagi oficjalnej przyjętej przez Łukaszenki już jest jakimś wyrazem, no przynajmniej woli posiadania państwa samodzielnego, a nie państwa, które jest przedmiotem czy zgoła częścią Federacji Rosyjskiej. To jeszcze na koniec pytanie o to, co może zrobić Unia Europejska, w tym Polska w tej sprawie, czy jakkolwiek Zachód ma siłę oddziaływania, aby ułożyć od razu, już teraz, przy tym okrążeniu sytuację na Białorusi na modłę bardziej demokratyczną i bardziej wolnościową. Znaczy, no moim zdaniem tutaj trzeba jednoznacznie po pierwsze popierać te protesty wolnościowe Białorusinów. No po drugie uważnie przyglądać się właśnie temu, co tutaj pod pozorem reformy konstytucyjnej Łukaszenka w porozumieniu z Kremlem może robić. No i po trzecie, moim zdaniem, choć też mam pewne zastrzeżenia oczywiście do poglądów programu, powiedzmy tej opozycji, tej części opozycji białoruskiej, która była zmuszona w ostatnich miesiącach do wyjazdu do Unii Europejskiej, mówię o Tuszce czy Cichanowskiej, to wydaje mi się, że mimo wszystko w obecnej sytuacji jednak warto na nich grać, a poza tym też no, należy pamiętać wciąż o tym, że o ile no, są jacyś liderzy, powiedzmy, tych protestów, część na emigracji, część w aresztach, no to jednak to jest przede wszystkim protest zwykłych Białorusinów. I ja tutaj od początku to zawsze twierdziłem, że jeśli można gdzieś szukać szansy no, znalezienia takich prawdziwych liderów zmian, no to chociażby wśród związkowców w tych dużych zakładach państwowych białoruskich, to oczywiście Łukaszenka szybko postarał się stłumić, bo wiedział, że to jest tak naprawdę to jest największe zagrożenie dla niego, ale być może to jest jakieś wyjście. No jeśli mówimy czasami, porównujemy tutaj to, co się wydarzyło w ostatnim czasie na Białorusi do sierpnia 80 w Polsce, no to zwróćmy uwagę tutaj na te zakłady, na te związki zawodowe. To być może to jest jakaś droga, którą można szukać nowych liderów, powiedzmy, tego ruchu wolnościowego na Białorusi, nieskażonych, powiedzmy, nieskompromitowanych, czy to takimi otwarcie prorosyjskimi poglądami, czy też wcześniejszą pracą dla reżimu Łukaszenki. Powiedział Grzegorz Kuczyński, analityk, dziennikarz. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.